Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Właściwie swoje wystąpienie z tak zwanej ustawy koronawirus 2 czy 3 mógłbym powtórzyć dzisiaj, jeżeli chodzi o jakość stanowionego prawa. Mamy powtórkę z rozrywki, czyli sytuację, w której wady legislacyjne dostarczonego nam projektu po prostu są rażące. I mówię to z przykrością, obserwując także naszych gości. Rzadko mamy tak liczną delegację rządu, a to jest świadectwo, jak bardzo rozbudowany jest to projekt, jak wielu projektów rozmaitych ustaw i aktów prawnych dotyczy, jak bardzo także niefrasobliwie została potraktowana ta problematyka, ważna problematyka, od strony legislacyjnej. Warto przytoczyć, że same poprawki legislacyjne zajęły naszemu biuru legislacyjnemu 46 stron. Świadczy to o jakości stanowionego prawa, proponowanego dokumentu, no i skali trudności dla pani i panów senatorów, żeby tą ustawę, krótko mówiąc, poprawić. Ten wysiłek jest zrobiony i biuru legislacyjnemu należą się podziękowania, bo to jest, tak jak powiedziałem, czwarty projekt tak wysokiej skali trudności. I muszę powiedzieć, że radzi sobie nasze biuro legislacyjne znakomicie, co nie przynosi chlubie senatowi, sejmowi, w tym wypadku także ekipie rządowej. Co zmieniamy, patrząc nie tylko na legislatorów, ale na nas, senatorów? No, prawie wszystko w tej materii legislacyjnej. Zmieniamy terminy, zmieniamy przymiotniki, zmieniamy definicje i pojęcia, te, które są związane z prawem. Zmieniamy także procedury, w tym także elementy procedury, które obejmują postępowania sądowe. Zmieniamy definicje, na przykład spadku dochodów. Wprowadzamy uzupełnienia, aby wiedzieć, czego konkretny przepis dotyczy. Po prostu w niektórych wypadkach mamy do czynienia z sytuacją, w której przepis jest niedokończony. W wielu wypadkach niestety musimy precyzować także nie tylko definicje, ale same przepisy, po to, aby ten, który będzie odbiorcą, a odbiorcą stanowionego prawa jest obywatel, wiedział, że dany przepis stosuje się tak i tak, albo jego dotyczy, albo jego, krótko mówiąc, nie dotyczy. Zmieniamy tryby odwoławcze, zmieniamy tryby skargowe, eliminujemy wiele pojęć, które są pojęciami z jeszcze marksizmu, środki pracy, etc., etc. Zmieniamy także uprawnienia organów. W wielu wypadkach, podkreślam, w wielu wypadkach, rząd, przedstawiciele rządu akceptują te zmiany, które wprowadzamy do projektu, który opuścił Sejm nie w zeszłym roku, tylko kilka dni temu. To jest jedna rzecz bardzo ważna. Ale druga, my poprzemy ten projekt, a nie będziemy pracować nad własnym, bo też były takie pomysły, przede wszystkim, aby skracać terminy uzyskiwania określonych uprawnień i podstaw prawnych dla tych, którzy mają być beneficjentami, mają być w jakimś sensie odbiorcami zapisów, które są niezbędne do tego, aby sprawnie reagować na sytuację pandemiczną, zwłaszcza w obszarze działalności gospodarczej. Podkreślę natomiast cztery elementy, które bardzo mnie niepokoiły, nas niepokoiły, senatorów. Po pierwsze, właśnie ten bajzel legislacyjny, o którym już powiedziałem, więc nie będę się do tego odnosić. Druga rzecz, niestety spóźnienie wielu przepisów, zwłaszcza tych, które odnoszą się do samorządów terytorialnych. Tam są uprawnienia dedykowane właśnie samorządowcom, aby mogli obniżać czynsze, czy rezygnować z opłat czynszowych, opłat dzierżawnych, żeby mogli także zawieszać na przykład na okres 3 miesięcy rozmaite opłaty lokalne, podatki lokalne. Jest to bardzo spóźnione. My sugerowaliśmy, aby samorządy były uprawnione do tego już 2 miesiące temu. Mamy ten projekt w połowie czerwca, niezwykle spóźniony, a podkreślam, wielu tych, którzy prowadzą działalność w rozmaitych lokalach, miejscach, chętnie by z tych różnych przywilei skorzystali, ale niestety obawiali się sami samorządowcy, że bez właściwej podstawy prawnej dawanie rozmaitych ulg mogłoby zakończyć się po prostu bardzo poważną konsekwencją, po prostu zarzutem o niegospodarność.
Mamy tu kilka przepisów, które wymagały korekt, przede wszystkim, aby nie były antyunijne, aby nie były w sprzeczności z pewnymi dyrektywami unijnymi. To się de facto udało i dzięki temu możemy powiedzieć, że będziemy troszkę spokojniej debatować w dniu jutrzejszym, a zwłaszcza głosować nad konkretnymi projektami. To, co budzi nasz sprzeciw permanentny, także w tym wypadku, są wrzutki do ustawy covidowej, czyli ustawy, która ma reagować na sytuację pandemiczną, rzeczy kompletnie nieprzystających do materii tej ustawy. Na to zwracaliśmy uwagę wiele, wiele razy. I ostatnia rzecz. Są tu zmiany w przepisach dotyczących kodeksu pracy. Rozmaite uprawnienia do tego, aby, krótko mówiąc, skracać czas pracy, przekazywać pracownikom decyzje dotyczące niezbędnego urlopowania. Spróbowaliśmy te wszystkie rzeczy na tyle poprawić, że z jednej strony gwarantujemy taką ochronę minimum 50-procentowego okresu zatrudnienia, czyli czasu wykonywania pracy. Zmieniliśmy kilka przepisów, które uwarunkowują określone decyzje, określoną sytuacją, także je definiując. Więc mam nadzieję, że wskutek tych ponad 100 poprawek ta ustawa nabierze tego lepszego życia z punktu widzenia jakości legislacyjnej, ale także tego skutku społecznego. Natomiast wracając do wypowiedzi mojego kolegi Kazimierza Klejny, no ja nie czekam na kolejną piątą tarczę. Uważam, że czas powrócić do normalnej legislacji, gdzie będziemy reagować na określoną sytuację we właściwych ustawach, we właściwym procesie legislacyjnym. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie senatorze.